Vererebus, wokabulares tituantur, należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym odcinku właśnie będziemy przywracać rzeczom nazwy prawdziwe, a dotyczyć one będą osób, które tytułowane są mm, tytułami królewskimi i noszą imiona Elżbieta II i Karol III. Za chwilkę Państwu wyjaśnię, dlaczego tak odnoszę się do tej sprawy. Tymczasem witam wszystkich naszych stałych widzów, wszystkich tych, dla których to jest pierwszy materiał na naszym kanale. Proszę o zostawianie komentarzy pod tym nagraniem. Proszę o komentarze kulturalne, ponieważ wszystkie inne będą blokowane i myślę, że to jest zrozumiałe. Na początek spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego akurat tak. Mówię o Elżbiecie II i Karolu III, a w zasadzie o osobach, które nosiły takie imię w sposób nieuprawniony. Profesor Jacek Bartyzel zamieścił na swoich mediach społecznościowych następujące wyjaśnienie tej sytuacji. Słyszę, że zmarło się księżniczce Elżbiecie saxen coburg gotha w Well-Windsor w dowie po grecko-duńskim księciu Filipie. Przez 70 lat uchodzącej błędnie w świecie za królową Elżbietę II. Teraz na Sądzie Boskim wie już, że przez te wszystkie lata była uzurpatorką trzech koron angielskiej, irlandzkiej i szkockiej, należnych spadkobiercom Stuartów, oraz głową fałszywego kościoła. Ale że miłosierdzie Boże jest niezmierzone, możemy modlić się o zbawienie jej duszy, niech odpoczywa w pokoju. W kolejnych postach odniósł się Profesor Bartyzel do imienia Karola III, ponieważ prawdziwy Karol III, król Anglii, Irlandii i Szkocji, panował w latach 1766-1788. Gdyby książę Karol Windsor, właściwie Mountbatten, Miał trochę przyzwoitości, rozumu politycznego i szacunku dla zasad i prawdy historycznej, to by nie przyjmował imienia Karola III, żeby nie dublować prawdziwego Karola III stuarta, ale na przykład Karol Filip I. Zesuwał ich dwóch pierwszych imion chrzcielnych. Profesor Bartyzel odnosi się także do partnerki króla Karola III. W zasadzie. Tutaj trzeba oczywiście wziąć to w cudzysłów, o czym już nie będę później powtarzał, proszę, abyście Państwo to uwzględniali. Mówiąc o niej, że nowa królowa brytyjska, Kamila z domu Szant, pozostająca w cywilnym związku ze swoim wieloletnim kochankiem, księciem Karolem, od wczoraj mieniącym się królem Karolem III, w 1973 roku zawarła z majorem. Andrew Parker Bowle Bowlesem, ślub kościelny w obrządku katolickim, który nigdy nie został uznany za nieważny. Czytamy w napisanym przez profesora Bartyzela poście na Facebooku. A zatem w oczach Boga i według prawa kościelnego, ka kościoła katolickiego nadal jest jego żoną. To jest dosyć istotne, bo to porządkuje nam wiele różnych kwestii dotyczących rodziny królewskiej. Tutaj dotykamy jednak. Y wierzchołka Góry Lodowej, ponieważ jak przeglądamy się tej rodzinie, to później jest już tylko gorzej. Kondolencje, które zostały przekazane przez wielkie zjednoczenie loży Anglii w związku ze śmiercią Elżbiety II są następujące, to jest ich treść. Z największym smutkiem Wielka Zjednoczona Loża Anglii przyjęła wiadomość o śmierci Jej Wysokości Królowej Elżbiety II, naszego najdłuższego urzędującego brytyjskiego władcy. Ojciec Królowej Elżbiety zmarł, zmarły król Jerzy VI i, jego, i jej małżonek, książę Edynburga, byli masonami. Jej kuzyn książę Kentu jest wielkim mistrzem Wielkiej Loży Anglii od 1967 roku. I w imieniu wszystkich angielskich masonów prześle jego królewskiej mości kondolencje. Inny z jej kuzynów, książę Michał z Kentu, jest wielkim mistrzem wielkiej loży Mark Master, Masons of England and Walls. Od 1982 roku i z Mark Masons Hall zostanie wystosowany odpowiedni komunikat: God save the king. Widzą Państwo na swoich ekranach. Ten komunikat w wersji angielskiej. Ja przytoczyłem jego tłumaczenie ze strony polskich wolnomularzy. Można sobie to tłumaczenie przeczytać raz jeszcze. Gdyby ktoś z Państwa chciał, można sobie zapauzować nagranie i skupić się na samej treści. Ja nie będę już jej przytaczał powtórnie. Dowiadujemy się z tej strony, również z tej polskiej strony, że Królowa Brytyjska była patronką masonerii brytyjskiej. To są bardzo istotne informacje, ponieważ to są fakty, a o nich się niewiele mówi. Myślę, że niewiele kto z niewielu państwa znajomych, niewiele kto z państwa, niewiele osób w ogóle na świecie zdaje sobie z tego sprawę. To są fakty, o których się nie przypomina, które wychodzą właśnie w takich powiedzmy historycznych momentach. To nie jest jednak wszystko. Nie tylko masoneria, nie tylko loża masońska, nie tylko uzurpatorstwo, ale również Żydzi i synagogi. Tam również pojawia się wątek żydowski. Nie jest to naciągane, nie jest to robione w żaden sposób na siłę. Atlanta Jewish Times pisze, że król Karol III wkupił się niejako w łaski. Żydów. Jest tam na zdjęciu razem z Rabinem Mirwisem, Efraimem Mirwisem i Jonathanem Saksem. Wkupić się miał właski niejako przez moment czy fakt koronacji. Myślę, że nie jest to prawda z tego względu, że właśnie ten ród Saksem Coburg Gota, niejako nieustannie ma styczność z Żydami. Wizyty w synagogach, o których za chwilkę Państwu opowiem, nie są czymś zaskakującym i nowym. Dowiadujemy się na przykład z książki, z autobiografii księcia Harego pod tytułem Ten drugi, to nie jest materiał reklamujący tę, książ tę książkę w żadnym razie, że książę Harry jest obrzezany. Dowiadujemy się tego z tej biografii, ale również weryfikowałem to w innym miejscu i Kilka różnych źródeł, źródeł podaje właśnie taką informację. To jest szokujące, że wszyscy męscy potomkowie tego rodu są obrzezani. Możemy sobie postawić pytanie, dlaczego? Czy są Żydami? Czy to są jakieś formy przypodobania się Żydom? Może to są jacyś szabezgoje? Może to są jakieś dziwne zwyczaje, troska o jakąś higienę? Załóżmy że też coś takiego możemy wziąć pod uwagę, bo tendencja i popularność samego faktu obrzezania w Wielkiej Brytanii nie jest wcale taka mała. Może to też wynikać z tego, że sami przedstawiciele tego rodu twierdzą, że są spadkobiercami króla Dawida. Tych powodów które, czy przyczyn, które mogłyby nam pomóc zrozumieć, dlaczego to obrzezanie tam jest dokonywane, jest, myślę, również więcej, ale te kilka już pozwalają nam w jakiś sposób odpowiedni spojrzeć na to, dlaczego tego obrzezania się dokonuje. Kolejnym źródłem mówiącym o obrzezaniu wszystkich męskich potomków jest strona The Telegraph, brytyjska strona portal informacyjny. Czytamy tam, co następuje. Książę Karol został obrzezany w pałacu Buckingham w 1948 roku przez rabina Jacoba Snowmana, oficjalnego rzezaka londyńskiej społeczności żydowskiej. Ale Snowman nie był pierwszym królewskim rzezikiem. Tradycja sięga czasów króla Jerzego pierwszego, który panował od 1714 do 1727 roku. Żydowska Agencja Telegraficzna potwierdziła, że od samego początku istnienia państwa brytyjskiego, nieco ponad 300 lat temu, niemieckie plemiona Hanowerczyków i Saksy Coburg-Gottas, y, którzy służą jako figuranci państwa brytyjskiego, mają swoje męskie dzieci obrzezane przez żydowskich rabinów. Widzimy tutaj też zdjęcie, y, zdjęcie. Przedstawiające króla Karola III palącego świece chanukowe. Skąd my to znamy? U nas wszyscy jacyś ważniejsi politycy uczestniczą najczęściej właśnie w paleniu świec chanukowych z okazji Hanuki, żydowskiego święta, pomimo tego, że mienią się na przykład katolikami, a czasami nawet uczestniczą w tym paleniu świec chanukowych politycy, którzy mają o. Religijności jakiejkolwiek, w ogóle jak najgorsze zdanie, a jednak tutaj zdobywają się na pewne gesty przejawy religijności. Mamy więc co najmniej dwa niezależne od siebie źródła, czyli The Telegraph i biografię księcia Harego, mówiąc o tym, że przynajmniej jeden z nich, książę Harry, na pewno jest obrzezany, czyli źródło mówiące o obrzezaniu męskich potomków, jak i samego księcia Harego. To są bardzo ciekawe informacje, bo jeżeli spojrzymy na to, że sam król Karol III, król pamiętajcie cały czas w cudzysłowie, mówię tylko o nim w ten sposób, żeby łatwiej naszym widzom było zidentyfikować tę konkretną osobę. Odwiedził po koronacji synagogę, zachodnią synagogę Londynu na uroczystościach ze z, w związku z obchodzeniem 175. rocznicy tej synagogi. I tam było wówczas uroczyste, odbywało się uroczyste przyjmowanie nowych członków. Do synagogi w Londynie. Spotkał się też król Karol z panią Esterą Ransen. Widać to teraz na tym zdjęciu, które macie państwu przed sobą. Była tam uroczystość Sium. Tak to się nazywa jakaś żydowska uroczystość. Sam znajomy króla Karola III, rabin Efraim Mirwis, którego też państwo teraz widzicie na swoich ekranach, ma bardzo specyficzne poglądy. Rabin Mirwis to jest naczelny rabin z kongregacji hebrajskiej Wspólnoty Narodów. Rabin ten radzi ortodoksyjnym szkołom żydowskim, aby nauczały dzieci, aby były bardziej otwarte na homoseksualistów. I że homofobia jest przyczyną, prowadzi do prób samobójczych. Tutaj macie oczywiście Państwo na swoich ekranach właśnie rabina. Mirwisa. Dodajmy też do tego to, że król Karol był bardzo serdecznie przez rabina Mirwisa przywitany w synagodze, który mówił, że ma zaszczyt nie tylko w swoim osobistym imieniu, ale również w imieniu przedstawicieli tej synagogi, w imieniu całej społeczności synagogi. Tę radość, tę przyjemność powitać go na właśnie tam, w, w trakcie tego jego przybycia do synagogi. Mamy tu wiele różnych wątków. Mamy wątek żydowski, wątek masoński, kwestie uzurpacji. Widzimy, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół tego rodu są niepokojące. Dla zwykłego zjadacza chleba, dla zwykłego przeciętnego Polaka, który nie interesował się wcześniej tymi rzeczami, to może być naprawdę szokujące, ale to są po prostu fakty. Sam król Henryk VIII dotrzymał tytuł od papieża, tytuł obrońcy wiary, w związku z tym, że w swoich pismach, być może nie były przygotowywane przez niego, ale jeśli dobrze pamiętam, sygnowane było jego nazwiskiem, zwalczał Lutra i jego tezy. Tym tytułem posługują się do dzisiaj, pomimo tego, że król brytyjski, król angielski jest de facto głową fałszywego. Kościoła, kościoła anglikańskiego, kościoła heretyckiego, który odrzuca wiele prawd wiary i nie uznaje papieża. Sam siebie czyni król właśnie głową Kościoła, głową tej społeczności, która nie tylko odrzuca naukę katolicką, ale która również odpada od niej jako ten uschnięty szczep, jako ta uschnięta gałąź. Niestety. Myślę, że. To już wystarczy to co sobie dzisiaj powiedzieliśmy w tym materiale na temat rodziny Sachsen-Coburg-Gotha, na temat rodziny uzurpatorów, rodziny która nie tylko jest nieustannie w kontakcie z żydami, którzy popierają LGBT, którzy w jakiś sposób można powiedzieć uwiarygadniają się nawzajem, a jednocześnie dowiadujemy się o tym, że królowa brytyjska jest głową Masonerii w Wielkiej Brytanii, co też jest informacją szokującą również dla mnie. Te wszystkie rzeczy dla Państwa zebrałem w tym jednym materiale, żeby łatwiej Wam było przekazać je swoim znajomym, ale również tutaj poukładać. Yy, zostawiam Państwa z tymi smutnymi informacjami. Warto sobie porządkować rzeczywistość, warto wiedzieć, jak mają się sprawy w rzeczywistości. Zostańcie z Panem Bogiem i niech Matka Boża otacza Was płaszczem swojej opieki.